Nie posłuchał? Pewnie, że nie. O czym gadacie? Eskel opowiadał o zleceniu na Samowiłę. Niezła historia. Zaraz dokończę, ale wpierw kolejeczka. Ale kopie po wątrobie. Co to? Mordownia. Spirytus pół na pół z białą mewą. Co się patrzysz? Yennefer poszła, to pijemy na poważnie. W takim razie jeszcze po kieliszku. No, to lub. To co chodziło z tą Samowiłą? Wzięła takiego chłopka w tany, a on zamiast się cieszyć, że z życiem uszedł, zakochał się po uszy. Chciał, żebym mu ją złapał. Odmówiłem, więc spróbował po swojemu z rybacką siecią. No i pewnie do tej pory zasuwają na ściernisku mazurki. Piękna historia. I z morałem. Ta, jakim? Trzymaj się z dala od niebezpiecznych kobiet. Odczepisz się kiedyś od Jen? Jak jej zaufam. Ty byś za nią w ogień skoczył. A ona tą pokrywa. Jak zawsze. Znaleźli się eksperci od miłości, cholera. Żaden z was nie był z czarodziejką. Nie bez powodu. Dobra, daj przystojniakowi spokój, bo się nabzdyczy. Patrz, już robi ze swoją obrażoną. Masz, Geralt, napij się. Życzymy tobie i Yennefer wszelkiej pomyślności. Zimno tu jak u lodowego giganta w dupie. Zaraz wrócę. Tu się odleję. Dogadujesz się z Lambertem? Powiedzmy. Po prostu nauczyłem się, o czym z nim nie rozmawiać. To chyba długa lista. Hola, młodzieńcy. Co to za prywatka? Alkohol, powiadam wam, jest najgorszym wiedźmina wrogiem. Skąd wytrzasnąłeś ten kapelusi? Ze skrzyni Wesemira. Krzyk mody w 1112. Staruszek zakładał go pewnie, jak szedł wyrywać pandle. Czy jak to się wtedy mówiło? Smalić cholewki do dziemy. Młodzieńcy, bycie wiedźminem to nie śmiechy i krotochwile, lecz ciężka praca. Nie dla nas szczebiot dziadek, nie dla nas... Dobra, dobra. Jeden Wesemir wystarczy. Ściągaj to, bo mu pobrudzisz. I weź polej. Poleję ci, Eskel, poleję. I to po brzegi, bo bez wódki jesteś drętwy jak księgowy w gruzie. Ej, zróbmy coś śmiesznego. A co? Nudzisz się z nami? Nie, tylko jest jakoś tak. Nieśmieszne. Przystojniak ma rację. Słuchajcie, znam taką grę. Nauczył mnie student z Oxenfurtu. No? Zaczynasz od... Nigdy w życiu nie... I kończysz jak chcesz. A jak ktoś tę rzecz zrobił, pije do dnia. Brzmi dobrze. Zaczynaj. Nigdy w życiu nie... Przespałem się z sukubem. No proszę. Po Geralcie się spodziewałem. Ale żebyś ty? Eskel, Eskel, cicha woda brzegi rwie. Mam słabość do rogatych kobiet. Dobra, teraz ja. Nigdy w życiu nie obudziłem się po imprezie w samych gaciach. Geralt? Pal licho Lamberta, ale żeby ty? Co by powiedział papa Wesemir? Myślę, że papa Wesemir piłby tę kolejkę ze mną. Dobra, Geralt, twoja kolej. Nigdy w życiu nie...
nie uciekłem od kochanki przez okno. Ciekawe, co to za twardziel was nakrył, że tak spieprzałeś. Nie o to chodzi. To był przyjaciel. Nie chciałem sprawić mu przykrości. Te, prawdziwy z ciebie druh. Dobra, panowie, lepiej kończmy. Starczy tej gry, bo już nigdy nie będę mógł wam spojrzeć w oczy. Wódka się skończyła. Kto jedzie? Ja byłem. Poza grychę. No dobra, to ja idę. Kuchnia w tamtą tą? Lambert, chłopie, muszę ci coś powiedzieć. No? Potrafisz być kawał świni, ale ja cię, chłopie, kocham. A ty jesteś pufą, ale kurwa, w ogień bym za tobą skoczył. Chodź no tu, bracie. Cholera, potłukła się. Dobrze, że pusta. Ej, a gdzie jest Eskel? Powinien był już wrócić. Trzeba się rozejrzeć. To zadanie dla Wesemira. Znowu zaczyna. Zostaw już tę czapkę. Widzisz, się podział nasz młodzieniec? Czyżby w niebezpieczeństwie był jak owen? Za mną w sukur! Rozlał wino i w nie wlazł. Musiałeś klękać, żeby to zobaczyć? Ja bym się schylił, bym się chyba pożygał. Eskę! Eskel! Eskel, pijaku! Wyłaź! Ej! Słyszałeś? Coś jak dyszenie rannej wiwerny. Cholera. Znaczy doszło do walki. Aha. Eskel jest gdzieś blisko. Sobie coś zrobił. Jedna blizna wstecz w tamtą niemu to już różnicy nie uczyni. Patrz, tu jest! Razem z wiernym dzwoneczkiem! Ej, Eskel! Pomódka! Co się stało? Naprułeś się w trzy dupy! Co się stało? Wstawaj, ziemi pi! Ej, spokój się, pożyga. Zawsze się tak kończy, jak chlejemy we trzech. No to doprośmy kogoś, jakąś babkę najlepiej. Żadnej tu nie ma, poza jedną. A jej lepiej nie budzić, wierz mi. A ta czarodziejka, z którą gadaliście? Pomyśl, włączymy megaskop, ładnie zaprosimy. A ona się do nas teleportuje. I może jakieś koleżanki weźmie, co by na to? Lambert, ty to masz łeb. No pewnie, że mam. To jak? Wzywamy lożę czarodziejek na imprezę? To jest! Wzywamy, kurwa! Dobra. Jak się tego używa? No, kręci się tu i tam i mówi coś po elficku. Łatwizna. No to dawaj, jedziemy. Czekajcie, przecież jak ta Ida nas zobaczy, to przecież zobaczy, że nie jesteśmy czarodziejkami i się wystraszy, nie? Wiem co, załóżmy ciuchy Yennefer, tam są jej torby. Co ty masz z tym przebieraniem się? No nie mądrzy się, bo tak ci zasznuruje gorset, że się zesrasz.
Nie marujcie, Skel. Wbijamy się faza łaszki. No dobra, ale nikomu o tym nie powiecie, rozumiem się? Nikomu. Ale zwiozła szpargał? Można by pomyśleć, że się tu sprowadza. Nie straż Geralta. O, tak, tak, tak. Ta będzie na tobie leżeć, jak ulał. Tak, jak już puści w szwach. Nie gadaj, tylko się ubieraj. Nie, wtedy. Nie pasuje ci do karnecji. Cholera, Eskel. Masz talię osy. A ty jesteś osioł. No dalej, bo mnie pije. Dobra. Ja gadam, a wy coś róbcie z kryształami. Kedmil blede do in hokus pokus sare mare arce blatana. Co? Co to? Bardzo przepraszam, pomyłka. Stróż! Ekscelencji papieru trzeba? Nie, baranie, loża! Loża mnie dopadła! Lepiej, żebyście mieli jakieś wytłumaczenie. Bardzo dobre. Do łóżek, ale już.